No co, co, no przyjemnie ci jeszcze coś takiego zrobiła? I w ogóle wiecie, dlaczego mi jest tak przykro, jak oglądam ten film? Z 4 minut, fanpage kamerzysty. Karina jest w ciąży. Wydaje mi się, że na kanale akurat była lepsza osoba do odegrania roli kobiety w ciąży, ale przejdźmy dalej. Jezu, ty wyglądasz, jakbyś miała się zaraz na mnie rzucić. Dobra, nie będę tego komentowała. Cześć kochani, witajcie na moim kanale. Przed wami najbardziej wyczekiwany przez was odcinek roku, czyli oglądanie filmów ze składem 2. Obejrzymy 3 filmy i ja wam zdradzę co nieco. W ogóle bardzo się cieszę, że jesteście tak zainteresowani tego typu filmem. Nie spodziewałam się tego, że będzie aż 58 tysięcy łapek pod ostatnim filmem tego typu, a miało być przecież tylko 10. Więc jesteście bardzo zainteresowani, bardzo mnie to cieszy. Także przechodzimy do oglądania pierwszego filmu. Życzę wam miłego oglądania. Jako pierwszy film pod tytułem Rozpowiedziała wszystkim ciąża prank. Jak po samym tytule możecie się zorientować, chodziło o to, że wkręcamy ekipę, że jestem w ciąży, ale nie wkręcamy ich tak, że mówimy im o tym wprost, tylko została o tym jakby na początku poinformowana tylko Oliwia. No i ona oczywiście rozpowiedziała to całej ekipie, czego miała nie robić. To zaczynamy. O, ale złapała, widziałaś, Karinka? Widziałam, nie chciała na ciebie patrzeć. Jak widzicie, film zaczyna się w taki sposób. Przechodzimy dalej. Jak nie chciała patrzeć? Nie chciała, żeby się zaczepiał. Nie, po prostu kiczuś jej się spodobał. Czymże dobry, Karinko? Czymże dobry, Kamusiu? Ja ogólnie zauważyłam u siebie właśnie oglądając te stare filmy, że kiedyś byłam strasznie pospinana. Myślałam nad każdym słowem, które wypowiedzieć. Nie wyglądało to naturalnie. Teraz wydaje mi się, że bardziej naturalnie mi to wychodzi. No sami zobaczcie, no stoję taka pospinana, niepewna siebie. Teraz wydaje mi się, że jest o wiele lepiej. Także przechodzimy dalej. Tutaj oczywiście narodził się cudowny pomysł, żeby sprankować ekipę. A wiesz, co dzisiaj nagrywamy? No właśnie. Nie wiesz, co dzisiaj nagrywamy. A co jakby ich wkręcić, że jesteś w ciąży? Ja w ciąży? No to, zobacz. Że mi się przytyło, nie znaczy, że jestem w ciąży. Ale no, no wiesz, no pomysł jest wybitny. Tylko jakoś fajnie ich wkręcić. No, no. Nie no, po prostu gra aktorska na najwyższym poziomie. I w ogóle wiecie, dlaczego mi jest tak przykro, jak oglądam ten film? Miałam takie piękne włosy. Takie długie, naturalne. No teraz też mam naturalne, ale no są tu farbowane. Już nie są takie ładne, kurczę. Pamiętajcie, zastanówcie się 500 razy, zanim zrobicie coś z włosami. Będę ich nagrywać, że nagrywam vlogaska, tak jak zresztą zawsze to robimy. A ty wejdziesz z ogórkami kiszonymi albo konserwowymi. Nie ze sklepu. Kiszone. No to konserwowe. Trzeba do babci pojechać. Dobra, ogórki konserwowe, czekolada i chipsy. I wszystko będziesz żreć przy nich. Dobrze, ale tak perfidnie. Ale taką mieszankę wybuchową akurat. No tak się wciąż chyba je, tak? Nie wiem, nie byłam. No, nie sądzę. Żartuję oczywiście. Dobra, złaś. Później będzie, że mam jakieś ukryte, nie wiadomo, dziecko. Ciąży urojoną. No. Ale mi chodziło o ciążę spożywczą, Karinę. A to spożywczy to byłam wiele razy. Dobra, w każdym razie pamiętaj, jak robimy, tak? Ty idziesz do sklepu, przynosisz, mhm. Jak już będziesz, to ja włączam kamerę. Jak dzień mija? A ile za niego chcesz? Bo jednak zostaje przy opcji, że jednak chcę go kupić. Nawet za bańkę ci go nie. Violin, violin! Co tam konsumujesz? Jezu, ty wyglądasz, jakbyś miała się zaraz na mnie rzucić. Wydaje mi się, że na kanale akurat była lepsza osoba do odegrania roli kobiety w ciąży, ale przejdźmy dalej. Nie. No góra sobie lubi od czasu co do ty czasu. Jej, no ja ogóra się kolabą. Co ty jej znowu zrobiłeś? Nic jej nie zrobiłem. Ona ma teraz depresję. Jaką depresję? No co ty, no to, że sobie ogóra zaje czekoladą, to nie znaczy, że ma depresję, bez przesady. No to oznacza, bo dziewczyny to jest jak są w takim depresyjnym stanie, ogórki. Tak? Tak jest, że jak ktoś ma depresję, to je ogórki? Pierwsze słyszę, no ale dobrze, niech będzie. Bardziej właśnie myślałam, że jak ktoś jest w ciąży, to właśnie je te ogórki. Ja tu powiem wam, że ja lubię połączenia takich dziwnych smaków. Widzieliście, przed chwilą jadłam czekoladę i ogórki. Dla niektórych może to się wydawać obrzydliwe, a jeżeli chodzi o mnie, no to ja lubię połączenie owoców i mięs, ale taki ogórek z czekoladą też bardzo dobrze smakował. Niestety chyba nie było wtedy Nutelli. Taki ogórek maczany w Nutelli byłby o wiele lepszy, ja tu chyba czekoladką zagryzałam, ale to było dla mnie smaczne. Właśnie, napiszcie mi w komentarzach, jakie wy lubicie połączenia. Może jakieś takie dziwne, ale jednak smaczne. Dajcie znać, co lubicie jeść. Ja na przykład bardzo lubię jeść ser z dżemem na kanapce. Ser żółty oczywiście.
Dobrze, jadę, nie stresuj się. Śmietankowe, czekoladowe, truskawkowe, najlepiej wszystkie naraz. Jeszcze jakieś wodne bym zjadła. Tutaj po tej scenie widzicie, że tak, że ja chcę tyle lodu, bla, bla, bla. Wiadomo, nikt się na to nie nabrał, że ja jestem w ciąży. Wszyscy wiedzieli, że to jest film ustawiony, ale powiem wam, że ja czasami się zachowuję gorzej niż kobiety w ciąży. Więc tutaj to jest mały figuś. Więc przechodzimy do dalszego oglądania. Nagrywał wtedy? Nie, ja to ja sobą kamerę, weźmy się do łazienki. Tak, i tutaj wam powiem, jak wyglądają wszystkie testy ciążowe jakby na kanale. Jak nagrywaliśmy film, w którym był potrzebny test ciążowy z dwoma kreskami, no to po prostu kupowało się taki cienki długopisik i się po prostu rysowało dwie kreseczki. O, cała filozofia. I weź się i zapytaj, jak się tego używa. A ona, wiesz, zdziwi się, że coś takiego masz w ręku. Rozumiesz? I od razu jak użyjesz tego testu, to powiesz jej, że wyszły dwie kreski. Mhm. I że musisz jechać do lekarza ze mną. Tutaj oczywiście księżniczka Karinka musiałaby wszystko po jej myśli, tak? Nie zbliżać, nie za blisko kamera, nie za daleko, nie ten profil, no. Bardzo często zdarzały mi się takie właśnie mini awanturki. Pamiętasz, co masz robić? Tu ma przyjść, robisz test. Tak? Ja mam to zrobić na wizji. Nie na wizji masz robić. Wyprosisz ją. Dobra, nie będę tego komentował. Test na wizji, to co jeszcze? Tego chyba jeszcze nie było na żadnym kanale. Ja tylko wpisam. A coś się stało? No właśnie, musisz mi powiedzieć, jak tego się używa. Ale coś ten? No właśnie chcę sprawdzić, no powiedz. Znaczy, no nie, no nie ma problemu, ja ci pomogę, ja często tego używam w sumie przez Marcina. No, co to jest jakieś, wiadomo, smaczki, tekściory, też oczywiście wcześniej przygotowywane, wymyślane. Wynik już po 3 minutach, no, ale w sumie to dłużej niż Marcin. No i oczywiście tak, Oliwia poszła, wszystkim powiedziała, że jestem w ciąży, bla, 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 później do tego lekarza pojechaliśmy. No i w sumie jak się film skończył? Zaraz się dowiemy, jak się film skończył. Z 4 minut, fanpage kamerzysty. Karina jest w ciąży. Coś żona to rozpowiedziała na grupach? Na grupach normalnie do internetu wrzuca takie informacje, że dziewczyna jest normalna, nie nawracamy. No widzisz, chciałeś zrobić pranka, jak wyszło? Właśnie, opowiem wam historię z tym związaną. O kurczę, ale mi się przypomniało. Tego dnia Oliwia właśnie specjalnie napisała na jakiejś grupce, że ja jestem w ciąży. Oczywiście fani nie wiedzieli, że też nagrywamy film. I po prostu zrobiła się z tego taka mini gównoburza. Bo większość myślała, że to prawda, druga większość, że to jest nieprawda, więc zaczęli się kłócić między sobą. I to akurat było takie fajne kręcenie. No nie powiem, działo się później. Nikt nie mógł dojść, czy to prawda, czy nie. Oczywiście po jakimś czasie temat ucichł. No ale to akurat było śmieszne. Przynajmniej tobie wyjdzie. Będzie większy rozgłos, hello. Lajki, followersy. No co mam ci powiedzieć? Od razu byłam sceptycznie nastawiona do tego pranka. No i co? No i tak to właśnie wyglądało. Takie właśnie pranki były, wszystko jakby wcześniej zaplanowane, ustawione, także ja mam do was taką prośbę, jak też widzicie jakiś śmieszniejszy film na moim kanale, no to nie bierzcie tego na poważnie, bo my nikomu krzywdy nie robimy, po prostu robimy to po to, żeby można było sobie coś fajnego obejrzeć. Przechodzimy do kolejnego filmu. Film pod tytułem Zjedliśmy jej świnie prank. Oczywiście to też wymagało ode mnie jakże ogromnych zdolności aktorskich, żeby odegrać tę rolę. Oczywiście śwince się nic nie stało. Też było wśród fanów oburzenie, że jak to tak, większość właśnie brała to na poważnie, a przecież nic się nikomu nie stało. Świnka cały czas była ze mną. No co no, no, no to był prank, więc oglądamy dalej. Słuchajcie, jak mi zrobicie szaszłyka, to spróbuję, nie? No widzisz, może na serio byśmy z tą świnię zjedli, że prank, tylko na serio. Nie, ty jesteś chory. Ja ci nie pozwolę zjeść tej świni. Ale świnie są do jedzenia. No właśnie, ja jeszcze nie wiem, czy to tak specjalnie, czy no czasami mówił, że chętnie by sobie ją zjadł, ale to pewnie były tylko i wyłącznie żarty. Nie wie, że chcesz zjeść tą świnię. Wszyscy myślą, że żartujesz, że chcesz zjeść tą świnię. No, no tak, żartuję właśnie. No właśnie, no ale Karina tego nie wie. No to dobrze. W sensie chcesz dać jej normalnie wieprzowinę i powiedzieć, że zjada tak, własną świnię. Wiemy, że my zażyliśmy świnię. Ogólnie z takich ciekawostek to jak dostałam tą świnkę, to przestałam w ogóle jeść właśnie wieprzowinę, bo nie mogłam jakby no zjeść no rodzinę. Jak może to było jakieś kuzynostwo mojej świnki. No może nie kuzynostwo, no ale jednak ten sam gatunek. I naprawdę przez długi czas nie jadłam wieprzowiny. Ja ogólnie już upadam za mięsem. Nie wiem jak wy, ale ja to tylko kurczak, indyk. Czasem jakiś tatarek wleci, ale to rzadko. To prezydent? Wróciłaś? Wróciłam. Co nie przywitasz? Patrz, kto biegnie. No to nie, 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 nie
że on się potrafi przywitać. Widzieliście właśnie świnkę. Nie wyglądała ona za dobrze. I tego chyba też nie wiecie, bo nikt chyba o tym nigdy nie mówił. Ale jak świnka do nas przyjechała, wszystko było ok. No i jak wiecie, była wykastrowana. Czyli miała wycięte w jej przypadku jajniki, no bo jak wiecie, to już jest dziewczynka. To zawsze była dziewczynka. I miała takie dwie ranki pod ogonkiem. No i te ranki trzeba było przemywać, ja tam jej przemywałam te ranki. Ale no doszło do takiej sytuacji, że świnka zachorowała, właśnie przez te ranki wdała jej się infekcja. I dlatego jej nigdy tak mocno nie pokazywaliśmy, była malutka, no bo była strasznie chora, ona prawie nam zdechła. I bardzo też było dużo problemów, żeby znaleźć odpowiedniego weterynarza, bo wszędzie, gdzie dzwoniłam, mówili, że oni zajmują się tylko kotami, a jak już mówiłam, że świnki, to myśleli, że morskie. Raz pojechaliśmy do weterynarza, mówimy, że przyjedziemy z mikroświnką. Na co pani, jak już przyjechaliśmy, przecież to miała być świnka morska. Ja mówiłam, że to jest mikroświnka, tak, mini świnka. No ale znalazł się pan weterynarz, na szczęście blisko od nas i tak naprawdę przez 2 tygodnie ją leczyliśmy u weterynarza, byśmy codziennie dostawała zastrzyki. No i później już wyzdrowiała. Później oczywiście były kąpiele w specjalnych szamponach, żeby złuszczyć ten naskórek. No potworne to było, ja wiem jak ona się męczyła. No ale później już wszystko było dobrze, jak widzieliście była szczęśliwa i dalej mam nadzieję taka jest. I leszczą menisypsi na porzekę. Ale smakuje co? Ale ci leci z tego ryjka. Patrzcie, jako malutko, była biedniutka, ona na początku właśnie kaszkę jadła, a jak już później tak jakby wyzdrowiała, to ja jej gotowałam i tam ryż z jakimś brokułkiem, z marcheweczką, no i przysmakiem ulubionym był ser. Ale też właśnie dziwne, ona była taka maleńka, teraz to jest chyba tak, to jest już świnior taki wielki, lożka. Są mini świnki takie wędzone? Stresują kobietę, ty, wpadli we trzech, jest świnia? Poszli do sklepu i pytają się pani, czy są mini świnki wędzone. W całości. No gdzie się takie rzeczy kupuje? Widzieliście kiedyś coś takiego? Bo ja nie bardzo. Dobra, a ty... Szyneczka, nóżki. Te nóżki najgorzej wyglądają, szczerze ci powiem. No tak, i ona się nabierze, że napuchły wodą, nie? Każdy by się zorientował, bo naprawdę, no, taka świneczka, a jedna noga, którą oni przyniosli, była wielkości tej świnki, no to jak ja mogłam się nie zorientować? Przejdźmy do najbardziej dramatycznej sceny tego filmu, czyli jak musiałam się oczywiście popłakać, że mi zjedli świnkę. No co, co, no przyjemnie ci jest, że coś takiego zrobiła? No nie, znam. To ty się śmiejesz, idź stąd! Kręga, to był prank. Nie obchodzi mnie to. Ale to był prank. Daj mi spokój, idź stąd. Naprawdę to był prank. Tutaj takie płaczki, no. Naprawdę też musiałam jakby dużo w to włożyć, żeby się tak realistycznie popłakać. Także powinnam dostać Oscara za tę rolę. Sąsiad wierci. Dziękujemy ci, sąsiedzie. Ostatni film, jaki dla was dzisiaj wybrałam, to zostanie z nami na zawsze. Czyli wspólny tatuaż. Ja już wam na samym starcie powiem, że mi się ten pomysł w ogóle nie podobał. Ja nigdy nie chciałam się dziarać. Można powiedzieć, że zostałam do tego troszeczkę zmuszona. No ale dobra, mamy już ten tatuaż. Zaczynamy. Ale humychu, my nie musieliśmy przyjeżdżać do studia, bo studio przyjechało do nas. Myślisz, że Wiole sprosta zadaniu? No nie wiem właśnie. A ja w ogóle chciałam tatuaż w kształcie świnki. Ogólnie nie musieliśmy jechać do żadnego tatuażysty, to tatuażysta przyjechał do nas z całym swoim właśnie sprzętem, przygotował projekty, projekty były dwa. Wybraliśmy razem wspólnie kamerę i były dwa projekty, jeden większy, drugi mniejszy. Przechodzimy dalej. Jesteś zadowolony też, że będziemy robić to samo? No ja też robię taką samą. Identyczną? Tak. Dobra. Moja dziadka się prezentuje tak. No jest przecudowna, nie? A ty kawiennikacji tutaj robisz? A jak myślisz? Oczywiście przed zrobieniem każdego tatuażu trzeba podpisać zgodę. Tutaj widzicie, wszystkie procedury zostały zachowane. Ładna, no, ładna. A gdzie robisz? W którym miejscu? Na kostce. To był właśnie projekt tej dużej kamery. Jak ja zobaczyłam, to mówię, kurczę, jakie to jest ogromne. I ogólnie ja jako jedyna sobie zrobiłam na nodze. No i Silas już mi tam ten jakby projekt odbił na nodze. No ale jednak przemogłam się i powiedziałam, że jednak nie chcę, że chcę ten mniejszy, ten co mieli inni domownicy. Boisz się? Tak. Nie bój się, Karinka. Wszystko będzie dobrze. O, widzicie? Trzy? Tak. Nie bój się, Karinka. Wszystko będzie dobrze. A jaki kolor już ustaliłaś? Różowy? Boi się. Musisz ją troszeczkę... Nie będzie boleć. W ogóle nie czuć, nie? Ale ja mam takie duże, ma małe.
Tu już była ta duża, a zaraz będzie ta malutka. I ta malutka w ogóle ma tak trochę imitować róże. Chcesz mniejszy? Tak? No dobra. Karinka gotowa? No, zresztą się udało. No i tutaj było dziaranko i teraz wam powiem, jak to było czuć. Samo jakby robienie tego tatuażu nie było złe, ale jak on później musi przetrzeć ten tatuaż, to było najgorsze. Po prostu to było takie uczucie, jakby ktoś mi, nie wiem, no, gwoździami po skórze jeździł. I to w takim jakiejś, na jakiejś otwartej ranie. No nie było to przyjemne. Ale tak jak mówią, że tatuaże uzależniają, to jest prawda, bo ja już też myślałam, żeby sobie jeszcze jakiś zrobić maleńki. Ale to na razie nie na ten moment. Ale tego pierwszego tatuażu nie chciałam mieć. Dalej podtrzymuję to zdanie. Pokaż pielęgniarkę. Ja mam tutaj na zmarszczkę. Jestem to masz, no. Indywidualistką, a nie jak wszyscy na rynku. No i jak widzicie, wszyscy mamy taki sam tatuaż, czego się nie robi dla kanału. A ja wam powiem, w jaki sposób mojej mamie powiedziałam o tym tatuażu. Nie powiedziałam jej. Ona myślała, że to jest chyba na niby. I dopiero jak przyjechałam do domu, no tak, zerkam i... Co ty masz za plamę na nocy? Ja mówię, to jest tatuaż. To jest prawdziwy tatuaż. Mówię, no tak, no prawdziwy, no musiałam sobie zrobić. No i ona do dzisiaj po prostu czasem jak jestem i widzi tą moją kostkę, mówi, kiedy tą plamę usuniesz? Także dla niej to jest plama. A tak naprawdę to jest aparacik w kształcie róży. Co no, to będzie ze mną? Myślałam ostatnio, żeby sobie kolor zmienić, ale nie wiem, czy tak eksperymentować, bo może jeszcze gorsza plama z tego wyjść. I na dzisiaj to już koniec oglądania filmów. Wtedy były 3, teraz też są 3. Jeżeli chcecie kolejne 3 filmy, to pamiętajcie, może teraz zwiększę próg. Ostatnio wbiliście 58 tysięcy łapek w górę, to może teraz dajmy 20 tysięcy, bo może już ta seria Was nie interesuje, a może jednak ciekawi. Także wbijajcie 20 tysięcy łap i będzie kolejny odcinek. Oczywiście piszcie, jakie filmy mam obejrzeć w kolejnym odcinku. I mam nadzieję, że spełniłam Wasze oczekiwania, bo dostałam mnóstwo zapytań, kiedy będzie druga część oglądania filmu ze składem. Także pamiętajcie o subskrypcji, łapce w górę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.